Witamy w świecie Daci. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów Daci. Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym zrobimy wydanie samochodu. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Dacia Duster w wersji Prestige. Samochód kupiony, sprzedany całkowicie online. Pierwsza wizyta, pierwszy kontakt klienta z samochodem będzie przy odbiorze auta. Za chwilę będziemy do niego. Samochód wyposażony jest w tradycyjny kluczyk, na którym jest sterowanie centralnym zamkiem. Pilot centralnego zamka, otwarta kłódka i zamknięta kłódka. Sugeruje, że auto będzie otwarte lub zamknięte. Zamknięte auto. Auto otwarte. Wlew paliwa otwieramy ręcznie. Klamka nie ma centralnego zamka, ale oczywiście korek zabezpieczony jest kluczykiem. Przydatny gadżet. Nie ma możliwości otwarcia. Otwieramy bagażnik, zamek elektryczny, krótkie kliknięcie. W bagażniku przygotowana jest instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. W czerwonym etui zestaw gaśnica, trójkąt, apteczka. Jest on na rzepach, idealnie przyczepia się do tapicerki. Możemy go również ładnie schować w tej wnęce. Z prawej strony bagażnika znajduje się zaślepka, pod którą znajdziemy klucz do kół oraz podnośnik. Nie znajdziemy tutaj zaczepu, ale zaczepy w Dusterze montowane są na stałe. Pod tą zaślepką z tyłu. Zapraszam dalej. Otwieramy klapę silnika. Łapka znajduje się z lewej strony od kierowcy. Otwarcie zamka szukamy na trapie chłodnicy. Należy przesunąć łapkę w lewą stronę. Na dwóch silnikach klapa silnika ładnie podchodzi do góry. Kolejnym etapem jest sprawdzenie numerów nadwozia. Numery nadwozia na konstrukcji nadwozia znajdują się na prawym kielichu zawieszenia. Ponadto mamy tutaj płyn do spryskiwacza, płyn chłodniczy, wlew oleju silnikowego wraz z magnetem do sprawdzenia jego poziomu oraz płyn hamulcowy. Wszystkie te płyny sprawdzamy wyłącznie kontrolnie. Nie polecam samodzielnego uzupełnienia tych płynów, żeby nie przelać za dużo. Samochód posiada 3-letnią gwarancję, także szkoda byłoby tą gwarancję utracić. Duster standardowo wyposażony jest w światła do jazdy dziennej. Są one w technologii LED, to są te trzy paski. One samodzielnie będą się włączały i wyłączały. W kabinie kierowcy jest umieszczony czujnik zmroku, sterujący tymi światłami. Ponadto światła mijania w trybie automatycznym również będą się samodzielnie włączały. Wymiana żarówek halogenowych nie powinna nastręczyć zbyt dużych problemów. Dostęp do nich jest w miarę swobodny. Ważna informacja dla posiadaczy Dusterów. Ciśnienie opon sczytywane jest z ABS-u, co oznacza, że nie ma tego czujnika w wentylkach, co dalej oznacza, że wymiana opon, wymiana kół jest bezproblemowa. Regulacja wysokości fotela kierowcy, regulacja wzdłużna, dwupłaszczyznowa regulacja kolumny kierownicy, z lewej strony kierowcy jest sterowanie lusterkami, lewe i prawe oraz przycisk włączenia czujników martwego pola. Lewa manetka służy do sterowania światłami. W trybie automatycznym światła mijania będą same się włączały i wyłączały. Możemy oczywiście samodzielnie włączyć światła postojowe, światła mijania oraz światła drogowe. Błyśnięcie światłami. Światła przeciwmgielne. I kierunkowskazy. Tradycyjnie, jak w każdym innym aucie.
Duster w wersji Prestige posiada w standardzie tempomat i ogranicznik. Włączenie funkcji znajduje się pod prawą dłonią kierowcy, obok hamulca ręcznego. Sterowanie prędkościami w tempomacie i ograniczniku dokonywane jest z lewej strony kierownicy. Możemy również zapisać ulubione prędkości w pamięci. Z prawej strony mamy sterowanie komunikatami z komputera pokładowego. Tuż obok znajduje się przycisk do komunikatów głosowych. Prawa manetka służy do sterowania wycieraczkami. Końcówka manetki jest to tylna wycieraczka. Również z prawej strony znajduje się joystick do sterowania radiem oraz odbierania połączeń telefonicznych. System Medionav Evolution, radio, multimedia, telefon z zestawem głośnomówiącym, nawigacja oraz szereg ustawień. Pokażę teraz, jak skonfigurować telefon. Szukanie urządzeń Bluetooth. Oczywiście w telefonie musi być włączony Bluetooth. Musi być włączona również widoczność telefonu, w zależności od marki. Stosowane są takie zabezpieczenia, że nie pokazuje stałej dostępności telefonu. Potwierdzamy na telefonie parowanie. Jak Państwo widzą, wszystko przebiegło ładnie i szybko. Mamy stan baterii, mamy zasięg tuż obok z telefonu. Szereg przycisków, wyłączenie czujników cofania. One zawsze automatycznie się włączają po zapięciu biegu wstecznego. Również kamera tylna automatycznie się włączy. Czujniki możemy wyłączyć. Standardowy przycisk centralnego zamka, świateł awaryjnych. Trybu Eco. Tryb Eco ma za zadanie oszczędność paliwa. Jedziemy bardziej łagodniej, oszczędzamy, jesteśmy bardziej eco. Oraz ulubiona funkcja kierowców, system stop-start, czyli możliwość samoczynnego wyłączenia silnika na krótkotrwałym postoju. Jeżeli nie chcemy, żeby system działał, wyłączamy go tym przyciskiem. Klimatyzacja. W tym egzemplarzu mamy klimatyzację automatyczną. Tryb automatyczny włączony jest po naciśnięciu przycisku. Widzimy wypełnione pola. W tej chwili jest tryb auto. Sterujemy temperaturą i tylko temperaturą. Jeżeli zmienimy siłę nawiewu, klimatyzacja z trybu automatycznego przechodzi w tryb manualny. Możemy sterować wtedy kierunkiem nawiewu oraz siłą nawiewu. Możemy włączyć obieg zamknięty, podgrzewanie tylnej szyby wraz z lusterkami, maksymalny nawiew na przednią szybę. Oczywiście możemy używać nawiewów standardowo bez trybu klimatyzacji. Na podsuficie mamy mikrofon do zestawu głośnomówiącego, czujnik temperatury wewnętrznej do klimatyzacji automatycznej oraz komunikaty o zapiętych pasach lub ich niezapięcia. Również sterowanie oświetleniem w kabinie. W wersji Prestige znajdziemy w standardowym wyposażeniu szufladę pod fotelem pasażera, podłokietnik. Podłokietnik ma podparcie lędźwiowe. Tym sposobem dobiegliśmy do końca wydania naszego samochodu. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu z nami. Życzę zdrowia.